lagu la 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 la. Dzisiaj zagramy sobie FIFA 20 w trybie kariery. Mam nadzieję, że się odcinek spodoba. Jeśli tak, to zostaw łapę w górę. Zsyła na kanale z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. My dobijamy 100 subskrypcji, więc bądźcie tą częścią, która będzie w tej skupce. A ja już zapraszam do odcinka. To tak, w tym odcinku, w dzisiejszym odcinku, zagramy sobie pierwsze mecze w Premier League, czyli w lidze angielskiej. Tak wygląda nasz skład, a jak możecie zobaczyć, mam w składzie dwóch napastników, a co? Jakich dwóch napastników? No dwóch napastników. Formacja 4-4-2, w obronie dosyć nieźle, bo wszyscy 77 oprócz jednego prawego obrońcy, potem środkowa linia, czyli po prostu pomocnicy, 79-80. Prawa, lewa strona 76, Gienpo i Armstrong 75, dosyć nieźle, mogło być lepiej, ale no dobrze. No i Jatek 77, Malen, nowy zakup i Inks 79, więc też bardzo dobrze. No i nowy zawodnik Bailo, jeśli dobrze czytam, chyba nie, ale nieważne. Ale ogólnie skład wygląda dobrze. Więc mam nadzieję, że tak dalej będzie. No i my symulujemy sobie tutaj. Symulujemy, bo po prostu chcemy zrobić trening i tyle. No dobra, McQueen został wypożyczony. Oferta transferu do Buffala. Nie będziemy nic na razie robić, bo nie chcemy nikogo sprzedawać. Dobra, to zrobimy trening. Tak, zrobimy trening. Tak. Zmienimy trochę trening. Na przykład Adamsa. Damy tutaj Malen. I damy mu na przykład wyścig z czasem. Oraz damy zamiast Ward-Prowse'a, bo on ma 80. Trening naszemu bramkarzowi. Temu Justinowi. Będę na niego mówił Justin, bo tak ma na imię, no to okej. No i symuluj całość. Mamy Bednarek, zrobił sobie trening na 78 overall. Więc mamy overall Bednarek. Bednarek jem ogólnie, lecimy po 80 normalnie. Lecimy nim dobrze. No i dzisiaj będą pierwsze mecze, tak jak mówiłem. Już tutaj zbliża się pierwszy mecz. Zobaczymy, jak sobie w nim poradzi nasza drużyna. Adams mówi, że ostatnio jest w całkiem niezłej formie, ale no jednak mamy lepszych zawodników, mecz z Barney, więc weźmy udział w konferencji. No i zobaczymy, jakie pytania nam nastąpią, bo to jest właśnie nowość w FIFA 20 i no i dobrze. Southampton. Chłopcy powinni się skupić na wygrywaniu. Czy klub może uniknąć dołu tabeli? Z tymi ludźmi damy radę. Oczywiście chcę jak najbardziej morale zespołu powiększyć. No i tak. Czy Bailo może pokazać w debiucie? Co Bailo może pokazać w debiucie? Będzie to pasować. Też, żeby on był szczęśliwy, no i dobrze. No i pierwsze spotkanie właśnie z Barney. Zobaczymy, jak ona przebiegnie i czy w nim wygramy, czy nie. Gramy na wyjeździe, więc będzie trudno, ale zobaczymy. Uwaga i jest wygrana, słuchajcie. Sorry, tak krzyknęłem, ale się cieszyłem. Niestety Højbjerg kontuzjowany, Armstrong i Ings strzelają bramki. No i jest 2-0, wygrywamy. Bardzo fajnie, że udało nam się utrzymać czyste konto w tym meczu i pewnie będzie zawiedziony Adams. No jest trochę zawiedziony. Wiem, że przeciwko klubowi
Barney, nie poszło mi najlepiej, ale dzięki, że mnie pan wystawił. Naprawdę? Ja sobie? Aha, to pewnie wszedł z ławki. No dobra, stajnia wysokości zadania. Dajemy. Nie! Przepraszam, nie chciałem. Miało być pocieszająco, a wyszło nie. Będzie zawodnika. O, na szczęście tylko 8 dni. My już transferu chyba nie będziemy żadnych robić. No i zróbmy sobie trening. Oczywiście. Myślę, że przesymuluję wam trochę już do następnego spotkania i myślę, że będzie krócej, żeby filmik nie był za długi. Ale mamy tutaj awans na 75 overall. Walk Peterson, dlatego nie chciałem go zmieniać, bo on się rozwija i myślę, że może awansować. Więc my się widzimy już przy następnym meczu. No i czeka nas, słuchajcie, bardzo trudny mecz, bo z Liverpoolem. No i myślę, że będzie trudno. Niestety nasz zawodnik nie wyzdrowiał jeszcze, więc nasz pomocnik nie wyzdrowiał, więc musimy zagrać Romeo. No i zobaczymy. No niestety chyba przegramy ten mecz, no bo jak go wygrać z Liverpoolem, nawet że u siebie. Tak, niestety, 4-0. No ale to było naprawdę trudne spotkanie i nie mieliśmy zbyt dużych szans, więc przejdziemy do kolejnego meczu, już jak zrobię trening. No i kolejne spotkanie, tym razem na wyjeździe z Brighton. Zobaczymy, czy ten mecz pójdzie nam lepiej niż mecz z Liverpoolem, no, w którym niestety polegliśmy 4-0. No i zobaczmy. Oby bez kontuzji, no i wynik 0-0. Niestety, na szczęście kontuzji nie ma, więc jest ok, 0-0 wynik. Myślę, że mógł być lepszy, ale nie wymagajmy za dużo. Tutaj jeszcze wcześniej McHerty się mnie pytał, czy mógłby zagrać. No ja mu powiedziałem, że rozważę jego prośbę, ale jednak nasz bramkarz byłby lepszy na ten mecz i nie. To nie była łatwa decyzja, żeby go trochę na duchu go pocieszyć. No ale zrobimy jeszcze kolejny trening, bo te treningi naprawdę dużo ich się robi, a rozwijają naszych zawodników. No i tym razem Bailo. Czyli będzie miał tyle overallów, co nasz bramkarz, którego zobaczyliśmy przy początku kariery. Który jest w tym momencie bramkarzem rezerwowym. No i mamy ocenę ogólnie menadżera 78, więc się z tego cieszę raczej, bo 78, no mogło być lepiej, ale może być. No i tak, teraz mecz będzie z Manchesterem United, czyli mecz, który będzie chyba bardzo trudny. Myślę, że znowu przegramy ten mecz. O, oferta transferu McHerty. No rozważę to w sumie, ale to już poza odcinkiem, więc rozegramy jeszcze to spotkanie z Manchesterem United. No i zobaczymy, jak ono przebiegnie. Myślę, że przegramy je, bo jednak trudno by było wygrać tak trudne. Trudno by było. Po prostu będzie trudno wygrać to spotkanie. Manchester United może w światowej formie nie jest, ale jednak drużyna, symulowanie. Wiadomo, jak to się kończy. Uwaga! I 1-1! Wow! Naprawdę wow. Coś świetnego się stało. Zremisowaliśmy drugi mecz w tym odcinku, więc no będziemy mieli dosyć sporo punktów dzisiaj. I głośne transfery. Zobaczmy sobie, kto tam wielce przeszedł. No, Milinkovic-Savic do Liverpoolu. Carvajal do Bayernu Monachium i Depay do Borussii Dortmund. 79 ocena i nam ona wzrasta. Więc, no, bardzo spoko. Zobaczmy jeszcze oczekiwania zarządu, bo też to się przydaje. Finanse. Zwiększ wartość klubu o 25% w ciągu 2 sezonów. No, na razie nie zwiększyłem wartości klubu, ale to się jeszcze zobaczy. Sukces krajowy, Premier League, zakończ sezon w środku tabeli. 10. pozycja, czyli jest bardzo dobrze. No i The Emirates FA Cup. 1/8 finału tego pucharu. Jakiegoś. Sukces międzynarodowy, no nie ma celów. No i ekspozycja marki. Uzyskaj frekwencję na poziomie co najmniej 85% w 5 kolejnych meczach u siebie. Zwiększ liczbę posiadanych karnetów o co najmniej 10%. No,
pojemności stadionu w ciągu 3 sezonów. No to mi możecie powiedzieć, co to jest, bo dokładnie tego nie kumam jeszcze, no ale dobra. I rozwój młodzieży. Zadbaj o rozwój jednego juniora, co najmniej 10 punktów oceny ogólnej. I tylko to się uda, zagraj nim w 5 meczach. Okej. Okay. No i dbaj o rozwój juniorów. Zadbaj o rozwój 5 juniorów. O potencjale 75. Wow, to jest trudne. No! Przegląd celów. Ogólnie to po prostu mamy być środek tabeli i trochę juniorów rozwijać. No nie jest tak źle. No już pomału będziemy kończyć odcinek. Jeśli chcielibyście dłuższe odcinki, to oczywiście mówcie, piszcie na górze w komentarzach. Ja już mam 87 subów, jeśli ten odcinek widzicie, to może już więcej. Dobijamy to 100, jak mówiłem na początku. Na 100 będzie specjal, oczywiście zobaczycie moje główne konto w Brawl Stars i może zobaczycie moje konto w Ultimate Team. Ale ono nie jest zbyt dobre. Więc myślę, że skończył już odcinek. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie oczywiście łapęcie w górę, bo to mnie motywuje. Suba na kanale, bo dobijamy 100. I dzięki za oglądanie. Cześć!